Zakład Komunalny postanowił dokonać renowacji najbardziej cennych zabytków i najbardziej ciekawych, mając na uwadze też osoby, które są pochowane w danych nagrobkach. I korzystając tutaj z fachowości pana Rafała Rzeźniczka, który jest konserwatorem, dokonaliśmy renowacji najstarszego nagrobka Augusty Zedler. To był nagrobek z 1827 roku. I drugi nagrobek to był nagrobek Stanisława Spychalskiego. Obecnie następne dwa pomniki, czyli drugi, jeżeli chodzi o najstarszy pomnik, to jest ten, przy którym teraz stoimy, to jest nagrobek państwa Sizenbachów z 1832 roku. I nagrobek niedaleko znajdujący się pana państwa Demarczyków i pana Poliwody. Są to osoby związane z gwiazdą piosenki polskiej Ewą Demarczyk. Pan Demarczyk to był dziadek, a pan Poliwoda to był zięć pana Demarczyka. Także w tej chwili będziemy mieli 4 odrestaurowane pomniki. Dokonaliśmy też renowacji alei prowadzącej do najstarszego nagrobka Augusty Zedler, żeby również wyeksponować poprzez właśnie renowację tej alei. W przypadku tych nagrobków one są na tyle kompletne, można powiedzieć, że tutaj jakby jest bardziej praca w kierunku konserwacji zachowawczej. Tutaj nie ma odtwarzania, dorabiania, rekonstrukcji jakiejś dużej. Należy zachować to, co jest, czyli utrwalić. Są 3 rodzaje właściwie, można powiedzieć, takich tworzyw mineralnych. Bo jest beton, jest 2 rodzaje betonu. Jest taki beton gładki, beton taki z kruszywem, z takim specjalnym żwirem, który daje taki efekt takiego kamienia. No i kamień granitowy. I widać, że są w nich ubytki, że były zabrudzone, więc należało to odczyścić, zaimpregnować tam, gdzie były jakieś osłabienia strukturalne. No, w tej chwili trwają prace takie wzmocnienia samej konstrukcji, też nagrobka. Same komory grobowe mogą też wpływać na to, że one się pochylają, więc trzeba go wzmocnić od fundamentów i wykonać uzupełnienia tych brakujących detali. Takim elementem zdobiącym nagrobek Józefa Poliwody jest płyta wykonana z marmuru, która będzie miała ozdobione litery w pierwotnym, czyli w kolorze czarnym dla uczytelnienia inskrypcji. Należy się skupić na tym efekcie estetycznym, czyli doczyszczenia nagrobka, właśnie uzupełnienia tych liter, uzupełnienia w odpowiednich masach tych brakujących detali, tych elementów kamiennych. Także na tym prace się właśnie skupiają. Planowane są do końca października, jeżeli tylko warunki pogodowe na to pozwolą, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie i do końca października uda się zarówno te nagrobki, jak i nagrobek Sansenbachów dokończyć.